Masakra. Nie. Masakra w ogóle jest. 13. sesji Rady Gminy Palin w kadencji 2018-2023. Ja chcę przypomnieć, że sesje Rady Gminy Palin są transmitowane oraz uchwalane za pomocą urządzeń do rejestrowania obrazu i dźwięku. Nagrania z sesji są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy oraz na YouTube i w siedzibie Urzędu Gminy Palin. Klauzula informacyjna dla uczestników sesji znajduje się przy wejściu na salę obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Serdecznie witam Wysoką Radę, wójta gminy pana Adama Hausmana, sekretarz gminy panią Aleksandrę Ignasia, skarbnik gminy panią Małgorzatę Senator. Witam panie i panów sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz witam serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał. Proszę państwa, przyjęcie wniosku do porządku obrad. Nie ma takich wniosków, przechodzimy dalej. Informacja przewodniczącego Rady z działalności w okresie pomiędzy sesjami. Proszę państwa, 13 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez wszystkie jednostki Centrum Kultury, Urząd Gminy. Przepiękne spotkanie. Co więcej, płynęła skarga na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej od mieszkanki gminy Walinia. Skargę przekazałam do Komisji Skarg i Wniosków. Przewodniczący komisji przedstawi całą informację, opinię z chwilą, kiedy przejdziemy do tej uchwały. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. W okresie od 26 listopada do 17 grudnia podjąłem 3 zarządzenia. To jest taki bardzo krótki okres międzysesyjny. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lub najmu około 62 nieruchomości, w tym 12 pomieszczeń gospodarczych oraz 3 garaże. Przeznaczono również do dzierżawy 73 nieruchomości, w tym 8 pomieszczeń gospodarczych oraz 1 garaż. Zarządzenie nr 72 w sprawie zmiany budżetu gminy Walin na 2019 rok i 73 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży i przeznaczono tu do sprzedaży lokale mieszkalne Walin ulicza 3 Maja oraz Wyszyńskiego 12 oraz Konopnińskiej 2C. Działania z zakresu promocji w międzyczasie udział w uroczystościach i spotkaniach Dzień Pracownika Socjalnego. Odwiedziny Świętego Mikołaja w przedszkolu w Walinie, gdzie miałem przyjemność bycia Świętym Mikołajem. Pierwszy raz w życiu dzieci na mnie płakały z powodu odwiedziny Mikołaja, z czego jestem dla mnie zadowolony. Brałem również udział w organizacjach Bożego, swojego spotkania bożonarodzeniowego, spotkania opłatkowego. Chcę wszystkim podziękować za to spotkanie opłatkowe niesamowite. Gdziekolwiek nie jestem, i to nie mówię o mieszkańcach gminy Walin, ale o całym regionie wszyscy mówią o tym spotkaniu, żyją. Chcę powiedzieć, że dzisiaj zostało zakazane w pewnym urzędzie gminy Nieopodal na zaglądanie danych i relacji gminy Walin i mogę potwierdzić, że do tego już dochodzi. Odbyło się spotkanie z grupą Zjednoczona Pasja. No, mamy cały czas stałą współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy Walin w zakresie promocji. Działania w zakresie zamówień publicznych. W dniu 6 grudnia
grudnia ogłoszono przetarg wykonanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie gminy Walin. Wpłynęły 3 oferty. W dniu dzisiejszym mogę tylko powiedzieć, że ciąg jest między 27 tysięcy a 30 parę tysięcy złotych. Ale 3 oferty są dzisiaj z sesji otwarcia podpisywali w tym roku. W dniu 11 listopada rozstrzygnięto przetarg pod nazwą świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Walin, Migowice, Zagórze Śląskiej, Świdnica, Zagórze Śląskiej, Migowice, Walin, Gręce, administracyjnie gminy Walin. Jest to drugie postępowanie. Jak Państwo wiecie, pierwsze nie przyniosło rozstrzygnięcia. Pierwsza oferta musieliśmy odrzucić, bo była z błędem, a druga dość znacznie przekraczała kwotę przygotowaną przez gminę. Wybrano ofertę złożoną przez firmę przedsiębiorstwo transportowe Travel World Tomasz Szymanczak z Wałbrzycha. Cena oferty 79 711 zł 78 groszy. Jest to ta firma, która jeździ w chwili obecnej i prawdopodobnie który obsługuje, będzie również obsługiwał ten sam. Natomiast w dniu 9 grudnia rozstrzygnięto przetarg na zadanie pod nazwą świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Glinno, Zagórze Śląskie, Niedźwiedzica, Wałbrzych, Zagórze Śląskie, Glinno, w granicach administracyjnych gminy Walin. Wybrano ofertę złożoną przez firmę usługi transportowe Boeing z Wałbrzycha. Stanowa firma. Cena oferty 91 698 zł 17 groszy brutto i umowa została już podpisana. Okres realizacji 1 stycznia 31 grudnia mówił o 92 tysiące zł można by rzec. Jest to kwota za roczna. I cóż jeszcze? Uczestniczyłem w międzyczasie w paru spotkaniach, ale o jednym chciałbym powiedzieć. SUD-y, co prawda nie uczestniczyłem do końca, bo jak Państwo wiecie, w Walinu była wtedy katastrofa pogodowa. Musiałem z Polanicy zgodnie wracać, bo zdarzyło się, co się zdarzyło. Była ta ściana, natomiast uczestniczyłem w takim spotkaniu, w którym no, widzę naszą przyszłość komunikacyjną, czyli autobusy elektryczne. Przywiozłem z sobą dwie oferty producentów. Zastanawiam się, jak budować ten transport publiczny. Na pewno się nie da dzisiaj budować w oparciu o rok 2020, ale dzisiaj musimy zacząć rozmawiać, myśleć, jak ma wyglądać transport publiczny w 2021. A mówię o tym celowo, dlatego że jak Państwo widzicie, za nami jest rewitalizacja, trwa rewitalizacja linii kolejowej. Za 12 miesięcy zakończony będzie projekt. Liczę za 13, 14, 15, 16 miesięcy pojedzie, za 16 miesięcy pojedzie tędy szynowy. I pewnie należałoby się zastanowić, jak nam wygląda transport zbiorowy. Czy czasami nie powinniśmy budować własnego transportu w oparciu o nowoczesne autobusy elektryczne i jestem takim zwolennikiem takiego działania. Natomiast w ramach transportu też zastanawiamy się w tej chwili, czy nie zbudować takie porozumienie, związek między gminy, gmina i powiat wałbrzyski, w którym zbudujemy własną sieć transportową. Moglibyśmy wtedy wykorzystać te środki rządowego projektu, tam 90 parę groszy do każdego kilometra i budować własny transport. Jakby dwutorowo, z jednej strony myślę o tym, żeby ten transport był zależny tylko i wyłącznie od nas, od gminy i budować samemu, a nie wykluczyć też wspólnego działania z samorządem, z samorządami pozostałych gmin, powiatu wałbrzyskiego i powiatu. Powiat deklaruje około 340 tysięcy rocznie, jakby że jest w stanie zainwestować te pieniądze. Jak tak zaczniemy szybko liczyć, chciałbym powiedzieć, że w gminie Walin, jak zaczniemy liczyć transport dzieci do szkoły, autobus linii 5 Rzeczki Walin, autobus linii 5 Dzieci Walin, 11 Zylianowa, Glinno i Zagórze Śląskie, tu na
szybko licząc, dzisiaj mamy 1,5 miliona złotych, których wydajemy rocznie na transport zbiorowy. Z taką kwotą można już budować naprawdę trochę pomysłów i zastanowić się, czy czasami ten transport nie powinien być zależny od nas, od gminy w 100%, a nie korzystać z swoich zewnętrznych. Ale rzucam to jakby temat, bo to bardzo ważny temat, bardzo istotny temat. I prosiłbym tutaj, żeby radni razem włączyli się w to działanie i żebyśmy razem wspólnie się zastanowili. No i co? No i chyba na koniec jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za Wigilię. Niesamowite. Naprawdę. Tak? I tu diablica, tak? Diablica to ten kobieta diabła, tak? Tak. Jawica ze skrzydłami pokazuje. Angelika, chciałem Ci bardzo podziękować. Tu z tego miejsca na sesji nagrywa się, więc nie wcale świat wie, że ty byłaś. Ja też Wam wszystkim dziękuję, szczególnie. Pociągnęłaś i bardzo, bardzo dziękuję. Brawo Panu. Naprawdę gratuluję brawurowych kreacji, szczególnie tym, którzy okazali się być piekielnie utalentowani. Ale też Zuzanna i obejrzałam na spokojnie Ciebie, to wielkie gratulacje za to. No, dziękuję. Była swoje roli. Przechodzimy do następnego punktu, do merytorycznego. Chciałam tylko Państwu powiedzieć, że będziemy głosowali imiennie. I tak pierwsza uchwała 115 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Walin na rok 2020. Bardzo proszę pana Andrzeja Pola, przewodniczącego komisji, o zreferowanie. Uchwała w sprawie budżetu na 2020 rok. I tam jest taka mała zmiana na tym, żeśmy zarabiali ten budżet. Może podam, co to jest, że uchwała na 115 w 2019 rok. I tak zwiększono dochody w oświacie i wychowaniu na szkołę podstawową o kwotę 83 054 zł i w podatku od nieruchomości o kwotę 27 028 zł. Łącznie kwota to jest 110 082 zł. Zwiększono wydatki w oświacie i wychowaniu na szkołę podstawową na projekt ponadnarodowa mobilność uczniów w programie operacyjnym Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę 92 282 zł. I zwiększono rezerwę na rozwiązanie kryzysowe o kwotę 17 800 zł. Dochody po zmianach to kwota 31 103 284 zł, a wydatki 29 240 741 zł. Komisja moje wnosi za poprawkę w tym budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Podwórka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Za. Jaśkiewicz Angelika. Za. Łukaszewski Szymon. Za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Pakuła Monika. Za. Pol Andrzej. Za. Połeć Dariusz. Za. Radlińska Maria. Za. Sobczyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 115 łamane na 2019 rok została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 116 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Walin i również proszę o wystąpienie pana Andrzeja Kowa. Uchwała nr 116 przez 2019 w sprawie rocznej prognozy finansowej gminy Walin. I teraz te zmiany, które już uchwalę 115 budżetu na 2020 rok, są oddzielone w latach wieloletniej prognozy następnych.
ta poprawka jest zbliżona. Komisja Wojewódzkości za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwały 116. Wodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Pakuła Monika. Za. Pol Andrzej. Za. Połeć Dariusz. Za. Radlińska Maria. Sobczyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Za. Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 116 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 117 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Bardzo proszę o wystąpienie panią Monikę Fakulę. Dziękuję bardzo. Głosujemy uchwałą 117. Wodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Za. Jaśkiewicz Angelika. Za. Łukaszewski Szymon. Za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Pakuła Monika. Za. Pol Andrzej. Za. Połeć Dariusz. Za. Radlińska Maria. Sobczyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Za. Bart Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 117 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów wstrzymujących się, nie było głosów przeciw. Przechodzimy do uchwały 118 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Proszę o wystąpienie panią Monikę Bartę. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Za. Łukaszewski Szymon. Za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Pakuła Monika. Za. Pol Andrzej. Za. Połeć Dariusz. Za. Rabińska Maria. Za. Sobczyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała 118 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 119 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Wali oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Proszę o wystąpienie panią Barbarę Wiśniewską. Działając na podstawie prawa oświatowego, podobnie jak w przypadku szkół, jest taki obowiązek, abyśmy stworzyli sieć przedszkoli. I tak, podobnie jak w przypadku szkół, jest taka sieć na terenie naszej gminy zorganizowana. Komisja była jednogłośnie za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Głosujemy uchwałę 119. Wodurka Zuzanna za.
Bilecki Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Za. Łukaszewski Szymon. Za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Kakuła Monika. Za. Pol Andrzej. Połeć Dariusz. Za. Radnieńska Maria. Za. Sobczyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Za. Wach Henryk. Jestem za. Piśniewska Barbara. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała 119 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 120 w sprawie zmiany uchwały 77 z 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Bardzo proszę o wystąpienie przewodniczącą komisji, panią Barbarę Wiśniewską. W związku z zastrzeżeniami Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Wrocławiu dotyczącymi braku w uchwale 77 łamane przez 2019 Rady Gminy Walin z dnia 24 września 2019 roku wyznaczono nam, wskazano pewne niedomówienie, trzeba było to uzupełnić tak, aby była jednoznaczna, brakło tam sformułowania dotyczącej liczby dzieci 6-letnich i młodszych. Tak więc ta uchwała uzupełnia tę formułę równej liczby dzieci 6-letnich i młodszych. Komisja była jednogłośnie za podjęciem. Dziękuję bardzo. Głosujemy uchwałę 120. Bogórka Zuzany Nasza. Mielewski Szczepan. Za. Jaśkiewicz Angelika. Za. Łukaszewski Szymon. Za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Pakuła Monika. Pol Andrzej. Za. Połeć Dariusz. Za. Radnieńska Maria. Sobczyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Za. Wach Henryk. Jestem za. Piśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała 120 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 121 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o wystąpienie. Komisja zwołała się w dniu 5 grudnia 2019 roku i po wysłuchaniu wyjaśnił kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walinu, co do zarzutu złożonych w skardze, komisja stwierdziła, iż pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wykonywali swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem. Skarżąca korzystała z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, a pracownicy mają obowiązek reagowania na dochodzące sygnały o problemach podopiecznych, zwłaszcza jeżeli w domu są małe dzieci. Mając na uwadze powyższe, Komisja Skargi Wniosków i Petycji Rady Gminy Walin po wnikliwej analizie uważa, biorąc pod uwagę wyżej wymienione aspekty, iż skarga na szkanki jest bezzasadna. Jednocześnie komisja wnosi o nieuwzględnianie skargi. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały 121. Modurka Zuzanna. Za. Mielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Za. Łukaszewski Szymon. Za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Pakuła Monika. Za. Pol Andrzej. Za. Połeć Dariusz. Za. Radnieńska Maria. Sobczyk Tomasz. Za. Szczęśniak Danuta. Za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że
budżetu na 2019 rok. Proszę o wystąpienie przewodniczącego komisji pana Andrzeja Pola. Uchwała 122/2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok. I tak w paragrafie pierwszym uchwały o zmianach kierowanych dochodach. Pismo Wojewódzki do Śląskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku zwiększenie dotacji na zadania własne na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota 394 tysiące złotych. Ogółem zwiększenie dochodów to kwota 394 tysiące. W paragrafie drugim uchwały to zmiany planowanych wydatków. Opieka społeczna, zwiększenie wydatków na świadczenie wychowawcze, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych to kwota 394 tysiące złotych. Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków o kwotę 180 726 zł 30 groszy, a zmniejszenie wydatków na kwotę 60 400 zł w dziale oświata i wychowanie w szkole podstawowej w Gwaliu i Jugowicach. Zwiększenie wydatków na kwotę 90 323 zł 30 groszy oraz zwiększenie wydatków na ochronę środowiska kwota 10 tysięcy złotych i udzielenie dotacji celowej dla biblioteki gminnej Walimy na zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 kwota 30 tysięcy złotych. W szkole podstawowej w Walimy i Jurowicach zmniejszenie i zwiększenie wydatków pomiędzy rozdziałami paragrafami na kwotę 48 520 zł. W opiece społecznej zmniejszenie i zwiększenie wydatków pomiędzy rozdziałami paragrafami na kwotę 20 546 zł. Ogółem zwiększenie wydatków to kwota 394 tysiące zł. W paragrafie trzecim to zmiany w załączniku inwestycyjnym. Zmniejszono wydatki inwestycyjne własne ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu kwota 66 500 zł. I zwiększono wydatki inwestycyjne ochotnicze straże pożarne w Walimiu i Zakładzie Śląskim kwota 6 tysięcy złotych. Po dokonaniu zmian dochody kwota 34 133 465 048 groszy oraz wydatki to kwota 34 993 824 93 groszy. Komisja Sprawiedliwości za podjęcie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały 122. Wogórka Zuzanna za. Milewski Szczepan. Za. Jaśkiewicz Angelika. Za. Łukaszewski Szymon. Za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Za. Kakuła Monika. Za. Paul Andrzej. Za. Połyć Dariusz. Za. Radlińska Maria, Sobczyk Tomasz, za. Szczęśniak Danuta, za. Bach Henryk, jestem za. Wiśniewska Barbara, jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 122 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do następnego punktu, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pytania są? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Teraz pan wolne wnioski i zapytania. Pan chciał teraz, czy pan nie chce? Ja chciałem. No tak. Tylko pozostając w tej okazji, że jest świetlica następna w kolei, piękna, wyremontowana. Otwarcie i tak pomyślałem, że może za 2 lata albo za 3 lata byśmy uroczyste otwarcie zrobili w świetlicy. Świetlicy. Jest drugie miesiącem takim składania i rozbierania rzeczy. Ja to warto by może pomyśleć. Dużo mamy zrobione na tej świetlicy, dużo. Ale też dużo trzeba by jeszcze zrobić. Także chcę pomyśleć, że ludzie po twoim temu też jakieś mamy rzeczy. Dziękuję. Thank you.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak gdzieś tego przeproszę, tak, że chyba nawet żeśmy nie zauważyli. No to może raz Pani mówicie razem, że tak. A przynajmniej z mojej strony mówię w dniu dzisiejszym, ja nie mówię o pracy komisji, ja nie mówię tu o pracy Pani Skarbnik, ja nie mówię tu o pracy kierownika urzędu, czyli Pani Aleksandrze, czy kierowników referatów, kierowników jednostek, bo też są tutaj, ta praca trwała wiele miesięcy, żeby dzisiaj przejść przez głosowanie i bez mojej jakby mojego komentarza. Więc może nie ten moment, może należało wcześniej się wypowiedzieć w tej kwestii, ale chcę powiedzieć, że budżet skalkulowany na kwotę 31 milionów złotych przeszło, tak? Przeszło 31 milionów. Po stronie dochodowej wydatki 29 milionów, 1 800 000 przeznaczonych na spłatę raty kredytów i pożyczek. Tak wygląda ten budżet. Chcę powiedzieć Państwu, radny sołtysą, że bardzo trudny budżet. Pierwszy raz zdarzyło się tak, że mieliśmy problemy ze złożeniem w całości. Nigdy tak się nie zdarzało. I to nie dlatego, czy popełniliśmy jakiś błąd planistyczny rok temu, dwa lata temu, czy w tym roku, albo zmieniono nam zasadę. To jest rzecz niesamowita. I z tego miejsca chcę powiedzieć, że budżet wygląda jak wygląda, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że chyba w samorządzie jest coraz mniej samorządu. Wytyczne, które są nam stawiane, są po prostu nieludzkie. Ja już nie chcę tutaj mówić o tym, jak podwyżka wygląda dla nauczycieli kosztem naszych pieniędzy. Nie dyskutuję o tym, czy nauczycielom się należy, czy nie. To jest zupełnie osobna sprawa. Tylko to nie jest zadanie gminy i nie powinno być przerzucane na gminę. Wszystkie rzeczy, które są związane z obniżeniem podatku PIT z 18 na 17, z ludzi młodych, którzy do 26 roku życia nie muszą płacić podatku, pokłon dla tych ludzi, którzy to wymyślili, chcą wprowadzić. Ale jak nie trzeba być obłudnikiem, żeby to wprowadzić kosztem czyjś? Naszym samorządem. Dlaczego ci, którzy to wprowadzają, nie są w stanie ludziom powiedzieć prawdę? Albo nie chcą powiedzieć prawdy. Przemilczą. Najlepiej powiedzieć, że będzie dobrze, że dzisiaj mało płacić. Ale samorządy dzisiaj mają mniej pieniędzy. Nie wiem, dzisiaj czytałem, czy wczoraj jest tutaj członek zarządu, tak? Powiatu Wałbrzyskiego. Radny powiatu, 6% na inwestycje. Nasz budżet lepiej nie wygląda. Nie dlatego, że my się nie staramy, tylko ograniczono nam pieniądze. Ja też bym chciał w przyszłym roku robić dużo więcej. Cały rok to prace projektowe, tylko i wyłącznie. No bo gdzieś, no z opieki społecznej mieliśmy obciąć środki? Ze szkół? Z odśnieżania? Nie wiem, z czego. Najłatwiej z inwestycji. Bez inwestycji można żyć. Idzie duży kryzys. Państwo to widzicie pewnie. Trzeba być niewidomym, żeby nie widzieć, że kryzys idzie. I oczywiście, mali ludzie będą mówili spowolnienie. Można to nazwać jeszcze pewnie jakąś nazwę znać. To się nazywa kryzys. I wy w własnych budżetach nie zrezygnujecie z życia codziennego. Ja też nie zrezygnuję. Ale z inwestycji zrezygnuję. Jak zamierzałem wymienić fotel w przyszłym roku, to się zastanowię. I taki jest ten budżet. Traktujemy go prawie jak budżet domowy. On jest trudny do realizacji, ale chciałbym, żebyście Państwo radni, Państwo, którzy jesteście na tej sesji, o tym wiedzieli. 14 rok rozpocząłem. 14, 13 lat. 17 dni jestem wójtem. Nigdy nie zdarzało mi się uchwalać takiego budżetu i stanąć przed takim budżetem do realizacji. Pewnie damy radę. Jak i my, ale będziemy go realizować
mając nadzieję, że następne lata będą lepsze, że projekty, które zrobimy w przyszłym roku, być może zrealizujemy w następne lata. Ale na koniec, żeby było coś miłego, to chcę powiedzieć Panie Sołtysie, w budżecie jest zapisane prace projektowe ogrzewania, jak to nazwaliśmy, etap pierwszy na Niedźwiedzice. Zmieniliśmy jakby system finansowania tych środków, które są w akwaporówce, pewnie Państwo widzieliście. Tak było do tej pory, pewnie Rada Gminy o tym wie, z radnymi rozmawiała. Były takie sytuacje, że w jednej świetlicy oświetlenie naraz się działo, z czego jedna była finansowana właśnie z tych pieniędzy. Z tego zrezygnowaliśmy. Środki, które nam pozostaną, na razie te 16 tysięcy złotych, w całości przekazane to są właśnie te środki na świetlicy w Niedźwiedzicy, na system grzewczy. Myślimy tu może o prądach ciepła, nie potrafię powiedzieć. Od czegoś byśmy chcieli rozpocząć, a na pewno Niedźwiedzica w przyszłym roku prace projektowe będą. I na koniec, jeszcze może nieoficjalnie, bo chyba najważniejsza wiadomość dla mieszkańców Walinia, miejscowości Walin, ale myślę, że i dla całej gminy, informacja z dzisiaj, jeszcze nieprawomocny wyrok, ale odebrano wieczyste użytkowanie właścicielom zakładów miastów. To jest olbrzymi sukces, naprawdę olbrzymi sukces, wygasić wieczyste użytkowanie. Nie jest to jeszcze prawomocny wyrok. 9 grudnia taki wyrok zapadł w sądzie. Skarb Państwa staje się właścicielem, odbiera grunt. Pewnie w imieniu Skarbu Państwa starosta wałbrzyski stanie się właścicielem. Uchwała, którą Państwo żeście podejmowali, jest w mocy. Liczymy na uregulowanie tych spraw. Naprawdę to jest dla gminy Walin coś wielkiego i wielkie wyzwanie. I z jednej strony wielki sukces, a z drugiej strony środki, które będą potrzebne za chwilę na zabezpieczenie terenu, na rewitalizację, na przywrócenie jakiejkolwiek funkcji życiowej na tym terenie. Są nam potrzebne po prostu. I tych pieniędzy tam pewnie nie mamy, więc zaczynamy się zastanawiać, co dalej. Reasumując to, co powiedziałem, chciałem bardzo podziękować za przyjęcie tego budżetu. To nie jest wersja też ostateczna, jak wiecie. Liczymy na wolne środki i myślę, że po bilansie te wolne środki się pokażą. Wielkim wyzwaniem dla nas jest dzisiaj Kościuszki 4, gdzie będziemy zabezpieczali obiekt przed tym, żeby nie stało się nikomu nic złego. Chcę powiedzieć też radnym Walinie, postawiliśmy tam dwa znaki. Z jednej strony tych obiektów i z drugiej zakaz wjazdu i zakaz poruszania się dla mieszkańców i oddzieliliśmy to taśmami. Taśmy przeżyły jakieś pół godziny. Chyba my będziemy musieli uchować i gorąca prośba mówić mieszkańcom. Te znaki tam istnieją. Prosimy o nie wchodzenie. Zaraz wydzielimy pewnie na trwałe kawałek drogi gminnej. Tego przejazdu nie będzie, zostawimy czymś, żeby nie było takiej sytuacji, że ta taśma jest zrywana. Ale zwłaszcza do radnych zwalnie prośba, żebyśmy się tam rozmawiali podczas tej katastrofy budowlanej, która była. Pozwoliliśmy sobie od starostów pożyczyć podnośnik i opuścić ten budynek od góry. Dzisiaj, że jest zagrożenie, to jest jeszcze technologia poniemiecka. Budynek nie ma wieńca. Nie istnieje, no po prostu należało się zastanowić na tym w pierwszej kolejności, co zrobić z tym. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś zapytania, wnioski? Proszę bardzo, Panie Radny. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym wykorzystać z tego, że jesteśmy za dużo. Panie Wójcie, nie wiem, czy dobre słowo użyję, przypomnieć się, czy do Pana jako do Rzędu Pytania, jako do też przedstawiciela Związku Wodociągów mam pytanie odnośnie petycji, które żeśmy pisali odnośnie tej naszej ulicy Drzymały, podłączenia. Chcieliśmy taką jakąś odpowiedź, czy będzie, czy nie będzie. Był na sesji na początku roku też starosta Kwiatkowski z
pomysłem gdzieś tam modernizacji tej ulicy trzymały. Tutaj się wspólnie z panem wójtem troszeczkę no tak działali trochę nie dziwnie, bo może by tego nie robił, prawda? On pewnie nie ma takich problemów, żeby włodarz gminy czy radny prosili go o nieremontowanie jakiejś namierzchni, ale mieliśmy nadzieję, że mamy ciągle nadzieję, że no w tym pasie drogi znajdzie się jakaś sieć wodociągowa, bo wielu mieszkańców, no był tutaj Probosz, który też zawsze jak mnie widzi, to pyta też o tą wodę, tej wody nie ma. Też chcielibyśmy mieć jasność, czy możemy na to liczyć, czy nie możemy. Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o mnie, to na potrzeby gospodarstwa w przyszłym roku, no jeżeli nie będę miał, muszę wiercić, a wiem, że wiercenie studni to nie jest nic dobrego. Nic dobrego dla całego systemu tutaj tych studni, które są, bo moje wiercenie powoduje obniżanie wód komuś innemu, prawda? Ale nie jestem w stanie utrzymać gospodarstwa, mam zwierzęta, dzisiaj one piją z potoku, ale ta woda jest w takim stanie, że no nie może, nie ma, jest tak mało wody w strumieniu dzisiaj w grudniu, że to jest po prostu zakrawa na jakieś takie nieludzkie traktowanie tych zwierząt. I dlatego też moje pytanie, bo nie chciałbym wywiercić coś, a później będzie nic, a ja się nie podłączę, no bo już po co podłączać się, prawda? A tutaj i ja zdaję sobie sprawę, że być może nie dzisiaj, ale na najbliższej sesji, panie wójcie, chciałbym jakąś taką odpowiedź uzyskać, jaka jest dalszy bieg, jeżeli chodzi o tę sprawę. Ja dziękuję bardzo. Pan wójt chce się odpowiedzieć? Tak, myślę, że na bieżąco trochę w kwestii kanalizacji. Powinniśmy rozpocząć od tego, co się zdarzyło w międzyczasie. Kiedyś rozmawialiśmy o kanalizacji, pamiętacie? Wieś o wsi mówiła, mamy potrzeby kanalizacyjne. Nie da się żyć bez kanalizacji. Nie da się żyć. Panie wójcie, trzeba wybudować tą kanalizację. Panie wójcie, trzeba wybudować tą kanalizację. Dzisiaj nikt nie mówi o kanalizacji. Dzisiaj wszyscy mówimy o wodzie. Przestawienie polityki z kanalizacji na wodę nie jest prostym zadaniem. Czując potrzebę największą, jaka jest w chwili obecnej na terenie gminy Walin, jest miejscowość Walin, która za chwilę będzie bez wody. Przypominam, że 2 lata temu tak się złożyło, że tej wody w Walinie w ogóle nie było. Koszty dowozu to było 1 000 000 zł rocznie. Cysterny 3 jeździły na 124 godziny na dobę. Straż pożarna nam pomagała dużą cysterną. Jak jechała do akcji ratowniczej i wracała, musiała przejść cały proces odkażania odbioru sanepidowskich, żeby dalej wodę nam dostarczać. I to jest główny działanie. W budżecie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji będzie przyjmowany w czwartek. Jest pisana zasilenie Walinia od dołu. I to jest pisane. To jest duża inwestycja. To jest 1,5 mln zł. Nie ma natomiast pomysłu na zasilenie wodę Zagórza Śląskiego. Podłączenie do wieży ciśnień jest bez sensu, dlatego że to lustro wody w chwili obecnej są takie dni, kiedy opada na tyle nisko, że wiadomo, że więcej odbiorców się nie da. Możemy rozmawiać o paru litrach, o paru metrach sześciennych na dobę więcej, ale na pewno nie jesteśmy w stanie zasilić ulicę Trzymały i takie badania. Czy będzie budowane? Powiem tak, w 2020 roku na pewno ulica Drzymały nie będzie zasilana, nie ma takich projektów. Jeżeli chodzi o gminę Walin, to jest jedno zadanie Zagórze Śląskie, Walin, o którym mówiłem, i chyba drugie zadanie jest przyciski pod torami w 2 miejscach. Jest to przycisk tutaj obok, tak? Pod tym przejściem i przycisk pod torami na drodze w kierunku, gdzie chcemy robić te nowe osiedle, podłączenie do kanalizacji, do tych bioblogów. Jak Państwo wiecie, nie wszyscy mieszkańcy Zagórza Śląskiego do dzisiaj się podłączyli pod tą kanalizację. Przez to te biobloki, które zostały budowane za prawie 2 miliony złotych, nie działają, nie funkcjonują. Bioblok to jest takie urządzenie, że jak nie dostanie stałej dostawy odpowiedniej ilości ścieków, to ono nie działa. I w tej chwili to jest takie jedno wielkie, duży zbiornik bezodpływowy. Pewnie widzicie mieszkańcy
mieszkańcy pewnie widzą, że raz na pewien czas podjeżdża tam i wywozi stamtąd. Biobloki nie działają. Nie działają, bo mieszkańcy nie zrzucają ścieków. To są biobloki bezobsługowe. One działają na podstawie biologii. Ciężko też się rozmawia w Obrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji w kontekście i Rzeczki, i Zagórza Śląskiego, gdzie walczyłem o duże pieniądze, bo to są duże pieniądze, tak jak w Rzeczce gmina Walim ani złotówki nie wydała, bo 80% z krowu, 20% dostaliśmy dotacji. W Zagórzu Śląskim w ogóle nie dostaliśmy ani złotówki, ale ani złotówki nie dodaliśmy do tej sieci, wybudowanej sieci i biobloków. I ciężko mi się rozmawia, mówiąc budujcie dalej, nie wiem, róbcie dalej, inwestujcie dalej w Obrzyskim Związku, a w Obrzyskim Związek mówi, no nie, my się już więcej razy nie damy wkręcić. Bo idą inwestycje, a nie ma powrotu. To nie jest tak, że cała Unia Europejska jest skanalizowana. No nie jest to. Nieprawda jest. Są takie przestrzenie, takie miejsca, gdzie tej kanalizacji nie ma, i to będzie Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, no na pewno nie wszędzie. I to są argumenty. Ja zdaję sobie sprawę, jakim wielkim problemem jest woda i brak tej wody. Na dzień dzisiejszy mówię o inwestycjach, które są planowane na przyszłość. Chcę też powiedzieć, że dostarczamy do dziesiątek studni na terenie gminy Walim już wodę i dowozimy. Żaden z mieszkańców nie pozostaje bez wody. Co do studni, mamy taką nieruchomość 3 maja 20. Gmina Walim jest 100% właścicielem 6 mieszkań. Pociągnięcie wody, tam było takie ujęcie w lesie, kto jest z Walim, będzie wiedział, w którym miejscu. Tam jest ujęcie wody, takie kręgi w lesie, które wyschły. Stan wody jest w tak katastrofalnym stanie, że w tej chwili wstawiliśmy do budynku, do środka zbiornik taki 250 litrów wody, dostarczamy na bieżąco, ludzie stamtąd sobie biorą. Budowa, podłączenie do deszczówki 200 metrów kosztuje 300 parę tysięcy złotych w skalę dla 6 mieszkańców, 6 rodzin. Że podjąłem decyzję i gmina buduje własną, w tej chwili będziemy budowali własną studnię. Pozwolenie pozwolenie wodnoprawne przy wyłoniona firma projektowa. Będziemy wiercić tam, będziemy mieli własne ujęcie wody. Bo za 300 tysięcy no nikt tego nie zrobi. A mamy kalkulację, że w granicach 50 tysięcy złotych zamknie się ujęcie wody dla 6 rodzin. Ale to musimy zrobić. No takie decyzje też podejmujemy. I to, co pan radny powiedział, tam my wiercimy w okolicy prawdopodobnie jeszcze ze 200 studni wyschną. Ale no my też nie mamy innego wyjścia. Dzisiaj rano, jadąc do Walina, patrzyłem, jak wygląda ten ciek wodny, a właściwie były ciek wodny, który była rzeka wypływająca z Walina. I już prawie nie ma. Można naprawdę przejść sobie suchą nogą już po korycie tej rzeczki. Tak? Wody nie ma, po prostu nie będzie. Zmiany, które są w tej chwili, one są już nieodwracalne. Nie ma zimy, nie ma śniegu. Ilość wody, słuchajcie, Wodowskaz w Jugowicach, można się zalogować, każdy może sobie wejść i zobaczyć średnie przepływy. 2 metry sześcienne na sekundę. W chwili obecnej. Normalny przepływ był 28 metrów. Gdzieś to nam umknęło. Poziom wody, nie wiem, dzisiaj chcecie, zaraz wejdę, zobaczę. Pewnie będzie 10 cm, może 15. Alarmowy jest 1,80 m. Powyżej 2,30 dopiero wylewa. A my jesteśmy na poziomie 15 cm. Alarmowy 1,80 m, czyli jeżeli byłoby na poziomie metra, przecież my nie tak dawno pamiętamy, że ten metr głębokości to był normalny przepływ. Stan wody, tak? A dzisiaj stan wody 15 cm. Jest to olbrzymie wyzwanie. Czujemy. Nie zostawimy mieszkańców z tym i należałoby się zastanowić właśnie, jak wspierać mieszkańców w takich działaniach proekologicznych. Pewnie cały ten budżet, już nie powinniśmy
kierować na budowę chodników, tylko może na jakieś inne działania preekologiczne, żebyśmy tą wodę mieli za chwilę. Posłużę to, co zawsze przypada. Trzecia wojna światowa będzie o wodę. To już jest pewne. Tak? Nie wiadomo,